Zapominam, oczy mam zamknięte. Me serce wzywa Twoje imię święte. Tak bardzo kocham Ciebie, wszechpotężny Boże. Panie Stwórco Boże mój, Ty jesteś moim drogim tatą w niebie. Dziś w moim duchu tulę się do Ciebie. W Twym świętym Synu wszystko mam, co potrzebuję mieć do życia, cudny Ojcze. Ja będę zawsze w wierze szła za Tobą i wielu ludzi pociągnę za sobą, bo Twoja siła mnie wyswobodziła. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Kolana zginam, oczy mam zamknięte. Me serce wzywa Twoje imię święte. Tak bardzo kocham Ciebie, wszechpotężny Stwórco życia dobry, Panie Boże mój. Tyś moim drogim tatą w niebie. Dziś w moim duchu tulę się do Ciebie. W Twym świętym Synu wszystko mam, co potrzebuję mieć do życia, cudny Ojcze. Zawsze w wierze będę szła za Tobą i wielu ludzi pociągnę za sobą, bo Twoja siła mnie wyswobodziła. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Codziennie łaska Twoja mnie napędza, z mej duszy znika tego świata nędza. Na obraz Twój przemieniam siebie przez niebiańską Twoją władzę, miłość i moc. Dajesz mi światło, kiedy wokół mrok, gdy walczę, słyszę Twoich aniołów kroki. Już nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, boś Ty jest ze mną i prowadzisz mnie. Ja wiem, mój Jezus, że niebawem wrócisz i hordy diabła, Panie, w pył obrócisz. A ja przy Tobie, Twój oddany człowiek. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem.
jestem jego. Kochani, chcielibyśmy krótko powiedzieć wam o jedynej osobie, dzięki której tak naprawdę możemy pójść do nieba. I tą osobą jest Jezus Chrystus. Ja jestem osobą zbawioną przez wiarę. Przyjęłam przez wiarę to, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty. I ja w ogóle wiem, że dzisiaj w XXI wieku dla niektórych z was to się wydaje śmieszne. To jest śmieszna informacja, ale to jest nieistotne, czy to jest śmieszne. Ona jest prawdziwa dla tych, którzy w to wierzą. I moją modlitwą dzisiaj jest to, aby słowa, które będę do was mówić i tą pieśń, którą śpiewamy, aby ona była połączona z waszą wiarą. Ja kilkanaście lat temu usłyszałam słowa Ewangelii, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ja kilkanaście lat temu przyjęłam Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I ta decyzja w moim życiu spowodowała, że żyję szczęśliwym życiem. Przede wszystkim wiem, że przyjęłam przez wiarę zbawienie. Wiem, że kiedy odejdę z tej ziemi, to spotkam się twarzą w twarz z Jezusem. Wierzę w to, że krew Jezusa, nie moje uczynki, nie inna krew, tylko właśnie krew Jezusa zmyła każdy mój grzech. Ten, który popełniłam i ten, który jeszcze popełnię. I to jest dla każdego człowieka. Wiecie, Bóg jest dobrym Bogiem. Wielu z nas, chodząc po tej ziemi, ma totalnie wypaczony obraz Boga. Próbujemy naszymi uczynkami zapracować sobie na zbawienie. Próbujemy tym, co robimy i to, kim jesteśmy, zapracować sobie tak naprawdę na akceptację Boga. Ale nie można zapracować sobie na akceptację Boga. Bóg posłał swojego Syna. Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu Golgoty, abyś ty i ja mógł żyć prawdziwym życiem, abyś mógł przyjąć to prawdziwe życie. I wiecie, ja kilkanaście lat temu przyjęłam ten dar przebaczenia grzechów. Byłam osobą, która żyła w bardzo dużym potępieniu, w bardzo dużym poczuciu winy. To jest, mogę to w ogóle powiedzieć w taki sposób, że wiesz, wypiłam kielich nieprzebaczenia, kielich takiej goryczy i myślałam, że ktoś inny się rozchoruje. Ale prawda jest taka, że to ja chorowałam. Chora była moja psychika, chora była moja dusza i chore było moje ciało. Ale kilkanaście lat temu, kiedy byłam w sytuacji mojego życia, że nikt nie był w stanie mi pomóc, ani ludzie wykształceni, ani ludzie u władzy, nikt nie był w stanie mi pomóc. Zawołałam do tego Boga, o którym usłyszałam, że żyje. Mówię, jeśli żyjesz i nie jesteś martwy, ponieważ martwy mi absolutnie nie pomoże, to ja chcę, abyś mi pomógł. I on mi pomógł. Uczynił dla mnie cud, który był widoczny tylko i wyłącznie dla mnie. Ale w moim sercu byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem. I nie miałam takiej potrzeby, aby tak naprawdę oddać ster życia Jezusowi. Czyli tak naprawdę realnie uczynić Go Panem swojego życia. Wiesz, nie o to chodzi, żeby chodzić co tydzień do kościoła i na coś tam sobie zapracowywać. Ja nie miałam takiej potrzeby, żeby Jezusowi oddać swoje życie. Ale poczytałam sobie Biblię. Słyszałam takie świadectwa ludzi, którzy na nowo się urodzili, ale oni przepraszali Boga za jakieś grzechy. A ja tak w sumie mówię, chyba nie mam żadnego grzechu, chyba nie za bardzo mam tego Boga za co przeprosić. Czułam się naprawdę bardzo sprawiedliwym człowiekiem. Ale przeczytałam w Biblii, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I sama w sobie zrozumiałam to, że ja w moim sercu popełniłam większość grzechów.
i sama też w moim sercu, bez udziału innego człowieka, bez udziału księdza, jakiegoś kapłana, po prostu sama, tak sam na sam z Bogiem, oddałam moje życie Jezusowi. Powiedziałam: oddaję Ci moje życie, bądź moim Zbawicielem i bądź moim Panem. Przyjmuję panowanie Twoje do mojego życia. I wiecie, minęło już kilkanaście lat, blisko 20 lat. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie oddałam mojego życia w panowanie innych ludzi, ale oddałam moje życie temu, na którego patrzyłam w wieczności. Oddałam moje życie temu, który mnie ukształtował w łonie mojej matki. Oddałam życie temu, który powiedział, że włosy na mojej głowie są policzone. Oddałam swoje życie w ręce tego, który się o mnie troszczy. W ręce tego, który ma moc i autorytet przebaczać grzechy. Oddałam moje życie w ręce tego, który na krzyżu Golgoty zwyciężył chorobę. Oddałam moje życie w ręce tego, który na krzyżu Golgoty wywalczył dla mnie prawdziwe życie. I dzisiaj wiem, że żyję w prawdziwy sposób, nie w sposób enigmatyczny. Potrafię się cieszyć każdym dniem. Nie oczekuję jutrzejszego dnia, czy będzie lepszy, ponieważ ja cieszę się tym, co jest dzisiaj. Nie oczekuję jutra, ponieważ mój Bóg, ten, którego ja poznałam, on powiedział: ja jestem Bogiem dzisiaj. I poznałam takiego Boga i cieszę się tym dniem dzisiaj. Są ze mną tutaj moi przyjaciele Kasia i Przemek. I ja się cieszę tą ich obecnością. Cieszę się też, że mogę być tutaj pośród was. Ponieważ jak przyjęłam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to tak naprawdę ukształtowała się dopiero we mnie prawdziwa wartość. Przed poznaniem Jezusa moje poczucie wartości było bardzo maleńkie. Nigdy nie byłam brzydką osobą i nie powodziło mi się źle, ale w środku czułam się niewartościowym człowiekiem. I wiesz, o czym mówię. Może masz wszystko, może masz kasę, może masz dobry wygląd, ale jednak jest coś takiego, co cały czas w tobie pędzi cię do zdobywania czegoś. I to jest ta pustka, to jest ta luka, którą ma każdy człowiek i tą lukę może wypełnić tylko i wyłącznie obecność Boża, która może się w twoim życiu pojawić przez osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem i to się nazywa nowe narodzenie. Kiedy przyjęłam Jezusa i kiedy moje grzechy zostały mi przebaczone, to spadł ze mnie niewidzialny ciężar, ale on mi towarzyszył, dopóki nie oddałam mojego serca Jezusowi. Kiedy oddałam, to realnie poczułam, że z mojego życia spadły tony ciężaru. Tony ciężaru. Odszedł ode mnie lęk, który towarzyszył mi przez większość mojego życia, który tak naprawdę powodował, że w oparciu o niego decydowałem w moim życiu. Przed poznaniem Jezusa nie byłam decydentem w moim życiu. Zawsze ktoś sterował moim życiem. Byłam bardzo łatwą osobą do tego, żeby mną manipulować. Byłam bardzo łatwą osobą, żeby mi wsadzić tak zwany każdy kit, wiesz. Każdy tak zwany telemarketer mógł do mnie zadzwonić i wsadzić mi za grube pieniądze coś niewartościowego. Ale kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to zamieszkał we mnie potężny duch. Ten sam duch, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych. I właśnie ten duch dał mi moc do tego, abym we właściwy sposób w swoim życiu decydowała. Z tym Jezusem w sercu przeszłam głęboką przemianę mojego wnętrza. Z tym Jezusem w sercu przebaczyłam człowiekowi, który kiedyś chciał mnie zamordować. Był w zorganizowanej grupie przestępczej, a ja z nim żyłam. To z tym Jezusem w sercu postanowiłam, że przebaczam, że odpuszczam winy aktem decyzji. I ten człowiek, który kiedyś chciał mnie zabić, jest dzisiaj moim mężem. Jest również człowiekiem, który oddał swoje życie Bogu. Mówię ci to po to, bo w momencie, kiedy pokochałam siebie, to pokochałam też drugiego człowieka. I nie umiem tej informacji, która jest dla mnie zwycięstwem, chować po kieszeniach.
Dlatego postanowiłam, że dopóki będę chodziła po tej ziemi, to będę się dzieliła tą prostą informacją. I to się nazywa Ewangelia. Ewangelia o Jezusie Chrystusie. O tym, który może zbawić twoje życie od twoich grzechów, od twoich trosk. Może zbawić twoje życie od wiecznego potępienia. Tylko On ma władzę i moc, aby odmienić twoje życie na wieki. To właśnie jest Jezus Chrystus. Najbardziej niezrozumiana postać. Najbardziej niezrozumiane imię. Imię, którym ludzie się biją, którym ludzie się chłostają. To właśnie w imieniu Jezusa ludzie mówią: Bóg jest taki, Bóg jest taki. Kogo kocha, to chłoszcze. A ja ci powiem tak: kogo Bóg kocha, to uczy. Kogo Bóg kocha, to uczy, ponieważ wysmagał Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus został wysmagany na krzyżu Golgoty, abyś ty i ja nie musiał być smagany. Jeśli słyszałeś takie informacje, że Bóg to jest ten, który smaga ludzi, karze za ich grzechy, to jest nieprawda, ponieważ Bóg ukarał Jezusa za twoje i moje grzechy. Bóg ukarał Jezusa za twoje i moje odstępstwa. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa, które mówię, dotykały dzisiaj i serc, i sumień ludzi. Modlę się o to przez moc imienia Jezus. Ja ogłaszam, że słowa, które mówimy i słowa, które śpiewamy, zapadają głęboko w ludzkie serce. Nieprzebaczenie w moim życiu doprowadziło mnie do niefajnych konsekwencji. Byłam tak jakby zamrożona od środka. Ten kielich nieprzebaczenia, czyli ten kielich goryczy, który ja wypijałam, doprowadził do tego, że nie umiałam być z drugim człowiekiem blisko. Nie potrafiłam się dzielić moimi uczuciami. I może, że tak powiem, wiesz, o czym mówię. Wielokrotnie, jak oglądałam sobie jakiś romantyczny film, to niby gdzieś w środku wzruszały mnie pewne sytuacje, ale tak naprawdę nie byłam w stanie popłakać się, ponieważ miałam twarde wnętrze, miałam twarde serce. Ale kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, kiedy On ściągnął ze mnie ciężar win moich i kiedy ja potem też odpuściłam sobie i ludziom, to spowodowało to, że moje serce zaczęło zupełnie inaczej oddychać. Moje serce zaczęło zupełnie inaczej pompować krew. Zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na ludzi. Zaczęłam zupełnie inaczej widzieć rzeczywistość. Poprzez to, że zaczęłam przede wszystkim inaczej patrzeć na siebie. Wiem, że Bóg ma o mnie tylko i wyłącznie dobre myśli. On po prostu nic do mnie nie ma. On chce, aby w moim życiu powodziło się, ponieważ to wszystko dla mnie wywalczył Jezus Chrystus. I tą informację zostawiam dzisiaj dla ciebie, że prostym aktem wiary możesz przyjąć dzisiaj Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Nie trzeba się unurzać w błocie, nie trzeba jakoś bardzo nisko upaść, żeby zawołać do Boga. Można z Nim po prostu żyć każdego dnia. Możesz pomodlić się do Niego: Boże, przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Nie wierzyłem Twoim słowom, nie wierzyłem tym, co słyszę w kościele. Nie wierzyłem w te słowa, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wiecie, dla mnie to są potężne słowa, bo ja dzisiaj jako zbawiony człowiek wiem, że czy bym w tego Jezusa uwierzyła, czy nie, to On i tak tutaj powróci. On powróci po swój Kościół. I ja wiem, kim jestem w Chrystusie. Wiem, co mogę w Chrystusie. Wiem, że dzisiaj jestem częścią Kościoła żywego Boga. Wiem, że jestem dzisiaj częścią wielkiej Bożej rodziny. Wiem, że dzisiaj moje życie jak gdyby pompowane jest z wielkiego Bożego serca.
Twoje życie też dzisiaj może ulec zmianie. Możesz dzisiaj aktem swojej wiary przyjąć Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To dobry Bóg. To dobry Bóg. To Bóg, który chce, abyś oddał Mu swoje życie. I wiecie, Jezus jest takim doskonałym, że tak powiem, biletem wystarczającym, aby wejść do nieba. Krótko parafrazując to, jeśli jest na przykład jakiś film w kinie i bilet do tego kina na jakiś seans kosztuje 12,90, a ty masz 12, no to niestety nie wejdziesz. I tak samo jest w duchowym świecie. Uczynkami nie możesz sobie zapracować na swoje zbawienie. Chodzeniem do kościoła nie możesz zapracować sobie na swoje zbawienie. Chodzeniem na pielgrzymki nie możesz zapracować sobie na zbawienie. Bycie dobrym człowiekiem nie możesz zapracować sobie na zbawienie. Ale możesz być popaprany jak Piątek z Pankracem. Ale aktem decyzji uwierzyć dzisiaj w te słowa, które ja mówię do ciebie. Że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Możesz pomodlić się i powiedzieć: Jezus, ja wierzę tej dziewczynie, ja wierzę, że ona mówi prawdę, wierzę, że jest wiarygodnym świadkiem, wierzę, że jej słowa są autentyczne. Przyjmuję Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci za dar zbawienia, dziękuję Ci za nowe życie, dziękuję Ci, że od dzisiejszego dnia stałem się częścią wielkiej Bożej rodziny. Poprowadź mnie teraz do ludzi takich samych jak ja. Ja się tak kiedyś pomodliłam i znalazłam ludzi takich samych jak ja. Tak zwany taki sam gatunek. Taki sam gatunek, który tak samo wierzy jak ja. Jestem szczęśliwym człowiekiem. To potężna informacja. Bóg darował karę człowiekowi, ponieważ cała kara, cała wina za twój i mój grzech spadła na Jezusa. Posłuchajcie słów tej piosenki. Kolana zginam, oczy mam zamknięte, me serce wzywa twoje imię święte. Tak bardzo kocham Ciebie, wszechpotężny Stwórco życia, dobry Panie Boże mój. Ty jesteś moim drogim tatą w niebie, dziś w moim duchu tulę się do Ciebie. W tym świętym duchu wszystko mam, co potrzebuję mieć do życia. Ja będę zawsze w wierze szła za Tobą i wielu ludzi pociągnę za sobą, bo Twoja siła mnie wyswobodziła. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Bóg mi darował karę, Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, należę do Niego. Codziennie łaska Twoja mnie napędza, z mej duszy znika tego świata nędza. Na obraz Twój przemieniam siebie przez niebiańską władzę i moc. Dajesz mi światło, kiedy wokół mrok, gdy walczę, słyszę Twoich aniołów kroki. Już nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, bo prowadzisz mnie. Ja wiem, mój Jezus, że niebawem wrócisz i hordy diabła, Panie, w pył obrócisz, a ja przy Tobie, Twój
twój oddany człowiek. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem jego. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem jego. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem jego. Jak byłam nastolatką, to miałam takie bardzo nurtujące mnie pytanie. Ono było gdzieś wewnątrz mnie. Boże, po co ja w ogóle jestem na tej ziemi? Po co ja się w ogóle urodziłam? Jaki jest w ogóle sens w tym, że ja się urodziłam, że chodzę teraz do szkoły, potem znajdę jakiegoś męża, założę rodzinę, coś tam sobie poskrobię tutaj na tej ziemi, a potem umrę. I wiecie, w ogóle ja byłam taką pilną w ogóle uczennicą lekcji religii. I nikt na to pytanie nie umiał mi odpowiedzieć. I odpowiedź dopiero tak naprawdę uzyskałam, spotykając się z żywą Ewangelią. Że to Jezus jest sensem mojego życia. Że w Jezusie mogę odnaleźć sens mojego życia. I ja odnalazłam sens mojego życia w Jezusie. Jestem dzisiaj naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Nie szukam nie wiadomo czego, wiecie o czym mówię. Nie szukam kasy, ja po prostu tą kasę mam. Chodzenie z Bogiem powoduje w moim życiu to, że to, czego w świecie ludzie szukają, ja po prostu mam. To mi się przytrafia, że tak powiem, przy okazji. Jako taki skutek uboczny życia z Bogiem. Realizuję swoje marzenia, realizuję swoje plany i cały czas chodzę z tym Bogiem. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Ojcze, modlę się dzisiaj, aby każda osoba, która jest na tym miejscu, niezależnie czy przychodziła, czy stanęła i słuchała, czy jest w aucie, czy jest jeszcze w pracy, czy może słucha nas w swoim mieszkaniu. Modlę się, abyś cudowny Święty Duchu dotykał serc i sumień ludzi. Modlę się, aby nikt dzisiaj nie przeszedł obojętnie wobec tej potężnej informacji, co Jezus Chrystus zrobił dla człowieka. Ja się o to modlę w imieniu Jezusa. I dziękuję Ci, że Ty mnie wysłuchujesz. Ja dziękuję Tobie, że dzisiaj ludzie we własnych domach będą oddawać Tobie swoje życie. Że będziesz ich zbawiał, że będziesz ich wypełniał swoim Świętym Duchem. Że na skutek tego, że będą się jednać z Tobą, będą z nich wychodziły złe duchy. Że będą doświadczać pełni wolności i pełni swobody. Że staną się realnie Twoimi uczniami. Że staną się realnie osobami, które będą zasilać Kościół żywego Boga. Dziękuję Ci za to. Ja w to wierzę i ja to widzę oczyma mojej wiary. Dziękuję Ci, Ojcze, za to. Bóg mi darował karę. Bóg Ci darował karę. Jezus Chrystus został wychłostany za Ciebie i za mnie. Uwierz w te słowa, że to właśnie On na swoim ciele poniósł wszystko to, co należało się nam z powodu naszej grzeszności. Zachęcam Cię też do tego, żebyś osobiście zbadał sprawy Jezusa Chrystusa.
ja tak zrobiłam, ponieważ miałam takie doświadczenie, że zanim poznałam Jezusa, bardzo dużo ludzi naopowiadało mi dziwne historie, nie tylko o Jezusie, ale w ogóle dziwne. A ja byłam taką łatwowierną dziewczyną i łatwo mnie było wciągnąć w tak zwaną mitologię. Ale życie Jezusa zbadałam osobiście i w ogóle chcę Ci dzisiaj zaświadczyć, że On naprawdę żyje. Jezus naprawdę żyje. On naprawdę żyje. W świecie związałam moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, ponieważ wydawało mi się, że kiedy zwiążę moje życie z takim człowiekiem, to on mi zapewni bezpieczeństwo, ponieważ czułam się niebezpiecznie. Więc połączyłam moje życie z kimś, kto był poważany, kogoś osłuchany. Wiesz, o czym mówię? Ale on mi nie zapewnił bezpieczeństwa. On tylko i wyłącznie spowodował, że moje życie znalazło się w tragicznych opałach. Ale przyjęcie Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela spowodowało to, że czuję się bardzo bezpieczny. Czuję się bardzo bezpieczny. Nie potrzebuję drugiego człowieka, żeby czuć się bezpieczny, ponieważ Jezus Chrystus zamieszkał w moim wnętrzu i z Nim czuję się bezpieczny. Jezus, my uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie na tym miejscu. Dziękujemy Ci za ten potężny przywilej głoszenia Twojego słowa i opowiadania o Tobie, opowiadania o tym, jaki jesteś, że jesteś ludzki Pan, który chce zbawić drugiego człowieka, że Twój akt na krzyżu Golgoty to nie jest jakiś akt nie wiadomo jaki, tylko to jest akt miłości Boga wobec człowieka. To, co się wykonało na krzyżu, kochani, to jest akt miłości Boga do człowieka, czyli do Ciebie i do mnie. Ja ukorzyłam się przed tym. Uznałam, że to jest najważniejsza informacja, którą człowiek powinien usłyszeć w swoim życiu. Że to życie nie musi się wieść byle jak. Można to życie przejść, podróżując z Bogiem po tej ziemi, a potem tak naprawdę przejść tylko i wyłącznie w tak zwany inny wymiar do życia wiecznego. Kiedy chowałam moją mamę, 5 lat temu zmarła moja mama, ale moja mama oddała swoje życie Jezusowi. Wierzę w jej zbawienie, więc tak naprawdę smutek po mojej mamie trwał bardzo krótko. Nie mówię, że nie trwał, bo jestem też człowiekiem. Moje emocje troszkę pocierpiały, ale tak naprawdę bardzo krótko. I w ogóle wiecie, mojej mamie jest lepiej niż mi, ponieważ ona jest już ze swoim ojcem w niebie. Kiedy tak naprawdę wierzymy w życie wieczne, to kiedy odchodzą nasi bliscy, to powinniśmy tak naprawdę się cieszyć, że odeszli do wiecznej chwały, że odeszli w miejsce, gdzie będą oglądać Jezusa Chrystusa twarzą w twarz, pod warunkiem, że tutaj na ziemi oddali Mu swoje życie i pojednali się z Nim. To jest bardzo proste, naprawdę. Religia wszystko dzisiaj powykrzywiała. Wiecie, z prostych rzeczy porobili głupoty, z prostej spowiedzi zrobili konfesjonał, chodzisz do jakiejś drewnianej skrzynki, całujesz komuś krawat, a on ci odpuszcza grzechy. Czy nie wydaje wam się to dziwne? To jest bardzo dziwne. W ogóle zachęcam was do troszkę takiego logicznego myślenia. Czy w ogóle Bóg, ten wielki stwórca, ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który powiedział, że srebro i złoto należy do Niego, wymyślił w ogóle coś takiego, że my potem będziemy chodzili do budynków zbudowanych ręką ludzką, wchodzili do drewnianej skrzynki, całowali w ogóle jakiemuś księdzu krawat, a on będzie odpuszczał nasze winy? To jest dziwne. Bóg chce mieć z tobą relację. Możesz wyznać Bogu swoje grzechy i mieć pewność odpuszczenia. Nie musisz nic w zamian zrobić. Wiecie, co ja zrobiłam w zamian? Kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, to w zamian dałam Mu swoje życie i mówię, będę żyła dla Ciebie. Będę teraz chodziła po tej ziemi, wierzę w Ciebie. Będę chodziła po tej ziemi,
z informacją na ustach, że moje szczęście nie wynika z posiadanych rzeczy, ale moje prawdziwe szczęście wynika z posiadania osoby Jezusa Chrystusa w moim sercu. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Dziękujemy Tobie, że jesteś z nami. Dziękujemy też wszystkim aniołom i wszystkim świętym, którzy nam kibicują i cieszą się wtedy, kiedy zwiastowana jest Ewangelia, informacja o żywym Bogu. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Kolana zginam, oczy mam zamknięte, me serce wzywa Twoje imię święte. Tak bardzo kocham Ciebie, wszechpotężny Stwórco, Panie Boże mój. Jesteś moim tatą w niebie, dziś w moim duchu tulę się do Ciebie. W Twym świętym Synu wszystko mam, co potrzebuję mieć do życia. Ja zawsze będę w wierze szła za Tobą i wielu ludzi pociągnę za sobą, bo Twoja siła mnie wyswobodziła. Tego świata nędza, na obraz Twój przemieniam siebie przez Twą władzę i moc. Dajesz mi światło, kiedy wokół mrok, gdy walczę, słyszę Twoich aniołów kroki. Już nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, boś jest ze mną. Ja wiem, mój Jezus, że niebawem wrócisz i hordy diabła, Panie, w pył obrócisz, a ja przy Tobie Twój oddany człowiek. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, należę do Niego. Świętego, Bóg mi darował karę, teraz jestem Jego. Bóg ci darował karę, bo Jezus umarł za Ciebie. Bóg ci darował karę, uwierz w to. Bóg ci
stary, możesz należeć do niego. Jezus też odniósł się do takiej prawdy i powiedział, że żebyśmy w wierze stali się jak dzieci. Wiecie, dzieci mają tą fajną przypadłość, że wierzą we wszystko, co się im powie. I tak powinno być z nami, ludźmi dorosłymi, że powinniśmy wierzyć w każde słowo, które Bóg posłał do człowieka. Jezus powiedział, aby nie zabronić dzieciom przychodzić do Niego. Stań się w wierze jak dziecko i przyjmij dzisiaj jak dziecko tą prostą informację, że Jezus Chrystus umarł dla twojego zbawienia. Kochani, będziemy już kończyć, będziemy powoli się zbierać. Chciałam wam jeszcze na koniec powiedzieć, że jesteśmy też chrześcijańską wspólnotą. Co niedziela spotykamy się o godzinie 10 w Warszawie na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Wielbimy Jezusa właśnie w taki sposób. Cieszymy się swoją obecnością. Spotykamy się tam jako ludzie jednego gatunku, jako ci, którzy zostali zawołani przez Jezusa po imieniu. Jeśli będziesz odsłuchiwał nas w internecie i dojdziesz do tego miejsca, to przyjdź do nas. Co niedzielę jesteśmy w tym samym miejscu. Warszawa, ulica Dzierżoniowska 11. Bóg mi darował karę, bo Jezus umarł za mnie. Bóg mi darował karę, diabeł nigdy mnie nie złamie. Bóg mi darował karę i uznał za świętego. Bóg mi darował karę, teraz jestem jego. Teraz jestem jego.